Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Przemku. Zapraszam Was na kolejny odcineczek Farminga 19 na Hoverbergmanie oczywiście. Kurde, ale zakładkę teraz strzeliłem. Dobra. Jedziemy dalej z siebem. Nie wiem, coś mi się siewnik spukował. Nie chce mi przyjmować nawozu. To nic, później weźmiemy siewkę i sobie szypniemy na bus na wierzch. Także ja tą pszenicę sobie teraz kończę. A, spokojnie. Kurde, mijak został. Niewielki, ale jednak. Tam przy brzegu, przy miedzie to ktoś go trącał. Ale tutaj to tak nieładnie jakby zostało. Dobra. Dobra, widzimy sobie tutaj niestety te pole jest tylko kawałek dany nawóz ze względu na to, że nie starczyło mi tego aż tyle. I cieszę się, że będę miał tej słomy więcej. Zresztą muszę jeszcze słomę przewieźć sobie tam ze stodoły też wrzucić na biomasę, żeby nam się przerobiła. Tutaj był rzepak, teraz będzie soja. Widać tylko kawałek mi wystarczyło, reszta już nie starczyła. Zaraz trzeba zobaczyć. Stop.
Takim siewnikiem to się raz dwa sieje. Tylko z tym, że kurde, on się czasami mi buguje i nawozu nie przyjmuje i to jest problem, na którym muszę sierpką zapierdzielać i nawóz odrzucać. No ale tyle to tam jest drobny szczegół. Które te metro tam budują, tłuką mi cały czas. Ciekawe, czy to słychać jest, czy nie. Nawet nie sprawdzam, czy to słychać. Problem jaka zrobiłem. Mi jak będzie mnie raził w oczy tam później. Ale to dobra, jak już później będę robił poprzeczniaki, to podjadę i tam dziabnę ten kawałek. Ufajdany już ten ciągnik. No ale on pracuje, no. Musi pracować. Skończymy robotę tutaj, to się go umyje, naprawi wszystko. Nie wiem, dlaczego ten warsztat tab nie działa mi na multiplan. Kurde, no. Normalnie mi działa, a nie działa mi na multiplayer.
Sianie schodzi szybko, możesz zasiać to i obsypać nawozem, schodzi szybciej niż same żniwa później, bo ten kombajn jest jednak mały. Dlatego dążę do tego, żeby sobie ten kombajn jednak kupić duży. Dobra, cieszę, ja tutaj to jednak opuszczę i pojadę już do końca. Za bardzo tej brzuski tam nie. Kurde, wiecie co, ja sobie na wszelki wypadek zapiszę. Bo to jest różnie. Tego mijaka, żeby mnie nie denerwował. Wiedziałem, że to zrobię. Zawsze jak już jadę na pełny, to później zapomnę, że to tam mi kurde ta sztyca tak wystaje mocno. Ta wszystko się pojawiły, tylko kurde człowiek zdążył poszedł, no. Trzeba uważać, bo tam jest drzewo.
tutaj można spokojnie sobie nawrócić, tylko trzeba uważać, żeby nie połamać tutaj tych wyszli. I będziemy mieli siewy skończone, aby tylko zostanie nawóz jeszcze rozsypać i w polu wszystko skończone, będziemy musieli brać za produkcję, a tu sobie będzie powoli rosło. Dobra, trzeba jechać teraz zaparkować jeszcze. Po tym polu to ja może aż tak szybko tu po tych drogach nie będę jeździł, bo urywam jeszcze coś. Na szczęście się nie da farmingu tego urwać, ale to różnie bywa. Kurde, zawadziłem, no. Czym ja tam kołem chyba zawadzą? No kurde! Ja pragnę zdrowia. Ten kombajn tutaj jeszcze stoi, kurde. Nie, wiecie co, muszę wycofać. Tą ciupinę. Cofnąć kombajn trochę. I teraz dopiero zwinąć. Jest zaparkowany. Dosypmy może od razu.
Widać dotąd starczyło nawozu, później już, już go nie było. Jeszcze bliżej, bo on wąsko sypie. Siepkę też będę musiał w takim razie wymienić na jakąś taką, co będzie mi szerzej sypała. Przecież nie, tutaj zostaje ten placyk, który ja przejechałem powtórnie, więc nie jest źle. No mniej więcej tak. No to całkiem przyzwoicie. Tylko tak jak mówię, no mam dodatkową robotę, przez to, że się nie chce nasypać nawóz czasami tam do... I to przeważnie się nie chce nasypać. Nie wiem dlaczego. Jeszcze muszę podpiąć, tu został kawałek, ale tyle. Muszę podpiąć samozbierającą przewieźć słomę. Ze stodoły. No i wziąć się w końcu za tę dalej tą paszę robić i sprzedawać. Ciekawe ile zarobię na tych, tylko że kurde pszenicy mam mało. Ziemniorów to tam jeszcze mam trochę. Ale z pszenicą nie jest za wesoło. No, także trochę mi się zejdzie. A nie będę przedłużał odcinka. Ja chciał to wywieźć, chyba zapis był, bo była odcinka. Także tak jak mówiłem, już to będę powtarzał. Jeśli ktoś ma chęć ze mną grać, zapraszam.
do komentarzy, bo w odpisach na Discorda, link do Discorda macie w opisie, także można wbijać. Zawsze tam ktoś jest. Jak nie ma mnie, to na pewno jest Tomek. Też można się z Tomkiem pogadać. Ja ostatnio mam, tak jak mówiłem, bardzo mało czasu w ogóle na wszystko, także teraz korzystałem z okazji, że mam tyle czasu, to po prostu nagrywam sobie trzy odcinki pod rząd w sumie. A my się widzimy w kolejnym odcinku. No i tak mówiłem, Discord to podstawa, ze względu na to, że na Discordzie znajdziecie linki do pobrania modów z Dedyka i tam można sobie pogadać, dostaniecie informacje też, jak wbić na Dedyka, jakie hasło jest i tak dalej. Także jak ktoś ma chęć grać tutaj ze mną, być może z Tomkiem, bo Tomek jak zwykle, bo Tomek to jest taki, że on gra, nagle mu się ta farmik mu się przeje, nie ma go z miesiąc w ogóle, a później wraca i kurna żnie po 20 godzin na dobę farmikę. No to tak to jest właśnie z Tomkiem, zresztą jak z każdym chyba, mi też czasami się farmik potrafi przejeść, tylko że u mnie to jest taka sytuacja, że ja to tam pogram, powiedzmy, w inną grę z jeden dzień czy dwa i jednak do tego farminga wracam, bo to tak to już bywa. Dobra, ale ja miałem kończyć odcinek, a ja tu się rozgadałem teraz na koniec. Dobra, także to wszystko, do zobaczenia, cześć.